Siemano, witajcie, ja jestem Adamowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy robić największą podróż ogólnie na Adamowicach, kiedykolwiek nie. Normalnie to będzie jeden z wielkich odcinków właśnie z tej gry, ponieważ dziś postaram się załatwić od naszego kochanego villagera kartografika, proszę bardzo, mapę. Ta mapa będzie służyła nam do tego, żeby dostać się na leśny dwór. Jest to bardzo taka potężna rezydencja, gdzie po prostu są tam tacy, jakby wiecie, moby i trzeba ich pokonywać, by dostawać te takie szmaragdy i jeszcze tego typu totemy na nieśmiertelność. Ogólnie dzisiaj zaczynamy z tym się bawić, więc tutaj już widziałem, że w ogóle potrzebujemy dużo papieru, nie? Więc zróbmy sobie oczywiście dużo papieru. W ostatnim odcinku zdobyliśmy w ogóle złowieszczy sztandar, więc oczywiście sobie go gdzieś tutaj porozprowadzamy i tak dalej po naszej chacie. Więc tutaj przed samym startem sobie tutaj możemy pozdabiać. Na przykład dać albo nie tu. Nie. Możemy dać jeszcze tu i tu. No i teraz elegancko, widzowie. Jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka, macie link w opisie, serdecznie zapraszam. No i przed startem koniecznie zostawiajcie łapki w górę oraz subika dzwoneczkiem. Lecimy po 800 subskrypcji, naprawdę mało brakuje. Jeśli każdy by teraz zostawił, byłbym bardzo wdzięczny. No więc co? Na początku weźmy sobie, poszukajmy sobie papier w ogóle, czy w ogóle mamy. Jeśli nie, to trzeba iść zrobić. A few moments later. Dobra, inne pytanie, czy mamy trzcinę cukrową? Nie wydaje mi się, nie? No więc widzowie, w tym momencie będziecie mieli przyspieszone tempo, jak zbieram po prostu ślinę cukrową, chociaż troszeczkę jej mamy. Właśnie, chciałem jeszcze wam powiedzieć, że chciałem zrobić taką farmę w sumie tych całych trzcin cukrowych, więc kiedyś sobie zrobimy, nie? Bo one się na pewno nam przydadzą. Dobra, zbieramy. Dobra, troszeczkę tego mamy jednak pouzbierane. Więc w tym momencie myślę, że możemy i zrobić ten papier. Z tego co pamiętam, mamy crafting table akurat tam tutaj w tej komorze, jakby to powiedzieć, nie wiem. Zróbmy sobie z tego papier, tylko nie pamiętam jak się to robiło. Czyli w taki sposób robimy papier, cyk, cyk. No i cyk. I dobra, panie, bierz pan papier. Bierzemy emeralda. I tyle, naprawdę? Żartujesz sobie ze mnie? Dobra, teraz w tym momencie myślę, że możemy iść już zrobić, bo troszeczkę podzbierałem jednak tego. Och, troszeczkę no. Cyk, dobra, dość dużo już tego mamy. I tutaj oczywiście ten, ale na 100% zrobimy farmę, widzowie, na 100%. Dobra, panie, bierz to. Pyk. Pyk i co? Dobra, będziemy chyba mieli ten enchant na nim. Uwaga, uwaga. Czy uda mi się już zdobyć jego najcenniejsze rzeczy, czy jeszcze nie? Uwaga, wow. Mapa badacza oceanów? O kurde, ej, ja tego nie wiem. Ej, widzowie, my to mamy, nie? Takie coś. Dobra, my sobie go jeszcze możemy troszeczkę... Ej, bo ja nie wiem co to jest, totalnie nie wiem co to jest za mapa, nie? Kurde. Mam tyle, nie? Ja to chyba kupuję, widzowie. Może to być gdzieś głupi pomysł, naprawdę. Mamy szybę, dobra, szyba. Widzowie, ogarniamy to teraz szybko, nie? Dajcie chwilę. Jakby sami wiecie, o szmaragdy nie musimy się martwić w ogóle, mamy ich bardzo dużo. Jednego szmaragda mi brakuje, żeby kupić po prostu tą rzecz, nie? Bardzo mi to ciekawi, co to może w ogóle być. A mianowicie badacz oceanów. Nigdy z tą mapą się nie spotkałem. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje. Weźmy sobie jeszcze ten kompas. I co ja chciałem jeszcze wziąć? Dużo szyby.
bo za szybę możemy ładnie sobie zrobić, to weźmy szkło i zróbmy z tego szybę. Dobra widzowie, to my robimy szybę tutaj oczywiście, jak najwięcej tego. Hop. Zróbmy jeszcze, tylko mamy dużo piasku z tego co pamiętam, o. Pyk, 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 pyk. Tutaj do TNT i tak dalej będzie to tworzone, potrzebne. Możemy sobie przepalić to wszystko. Z Adamkiem Gamingiem na osobnym odcinku tą mapę sobie przeanalizujemy, poszukamy co tam jest, więc o to się nie martwcie. Dobra widzowie, więc ja już akurat do Adamka Gaminga w tej sprawie też napisałem, więc co? Myślę, że możemy dać szmaragdy, myślę, że możemy dać kompas i mamy mapę badacza oceanów. To jest jakiś punkt. Ja cię kręcę, ej, nie wiem co to, nie? Dosłownie. Nie wiem co to jest, musimy to ogarnąć. Więc teraz możemy sobie pofarmić troszeczkę szmaragdów właśnie. O, i mamy enchant już na nim, więc o tyle dobrze. Znowu sobie go podwyższamy na większą prowincję i znowu może nam więcej dać po prostu, więc lecimy dalej. Pyk. Mapa badacza lasów. Ej, dobra, i to będzie dobre widzowie wszystko, ja to kupuję. Tylko idę po wszystkie swoje też szmaragdy widzowie. I jeszcze... Jeszcze jedno. Wszystkie te mapy widzowie sobie ogarniemy na osobnych odcinkach, więc będzie tutaj się działo, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić, nie? Teraz sobie znowu szyby troszeczkę porobimy, więc fajnie. Dobra, mamy kolejny stack szyby, dwa staki aż, nieźle. Teraz bierzemy wszystkie szmaragdy, jakie mamy, jeszcze weźmy ten kompas. Dobra. Dobra, patrzcie to. Dajemy 10 akurat szmaragdów i kompas. Mapa, czy nie? To badacza lasów. Czekajcie. O, mamy to. Super. Czyli mapy dwie, mamy dwie mapy obok siebie. Badacza lasów i oceanów. I teraz możemy zrobić kolejne, sobie pofarmić jakby rzeczy. I pyk. 30 szmaragdów, wow. Dobra, kolejny ten. Kolejny poziom tego gostka. Ale ja się tu dobrze, normalnie. Biały sztandar, badacza lasów, tu już nawet nowych map nie ma, niestety. Dobra, ale tutaj pusta mapa. Kiedy będzie ten ostatni poziom? Dobra widzowie, to ja się już troszeczkę poorientowałem tutaj, że tutaj ta mapa, jest ona na leśny dwór. Czyli tam, gdzie po prostu był mój cel, żeby zdobyć tą mapę. A tu to ja nie mam zielonego pojęcia. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Z czego służy mapa badacza oceanów. Ciekawe, nie wiem. Ogarniemy to wszystko w osobnych odcinkach. Jestem zadowolony, że się udało tą mapę zdobyć, nie? Czy z tym gostkiem już można? Bo bym sobie... O, można już. Ja sobie jeszcze tutaj troszeczkę nabiję szmaragdów i bajka. I czy da się jeszcze jedną mapę zdobyć? Jestem ciekawy. Jestem bardzo ciekawy właśnie. Pyk. I zobaczmy, czy jeszcze coś będzie do zdobycia, jakaś mapa. Bo jestem dość ciekawy, bo jeszcze mogę sobie z nim tutaj pohandlować i tak dalej, nie? 43 szmaragdy mamy. Wzór sztandaru, sześcian ziemski. Możemy kupić sobie... O co w tym chodzi? Bo jeszcze tego nigdy nie użyłem. Nie wiem, nie czaję. A jeśli wiecie do czego to służy, to napiszcie w komentarzach. Ale szczerze, już mamy go maksymalnie wymaksowanego. Więc dobra, teraz już mamy dużo tych szmaragdów. No więc co? Ja już w tym momencie idę do naszej bazy. Schować bezpieczne miejsce, te dwie mapy właśnie. Tutaj do naszego magazynu. Ale to chyba będzie daleko, trzeba iść. Piszcie, jeśli byliście w Leśnym Dworze, co tam się w ogóle ten dzieje. Czy muszę się jakoś super mocno przygotować, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Ja tutaj chowam tą mapę na przykład do tego miejsca. O, bo tutaj zawsze chowaliśmy takie ważne mapy dla nas. I tutaj możemy dać lasu i oceanu. Dobra. Tutaj mamy tą mapę badacza lasów i badacza oceanów. Myślę, że najpierw zaczniemy od oceanów, bo tutaj będzie już tak na grubo, nie? Więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapki w górę.
i koniecznie subika z dzwoneczkiem. My się widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!